Jolanta Mila z Katowice. Mam pytanie do opcji rządzącej. To teraz Zbigniew Kuźmuk. Zapytać, dlaczego wy nie potraficie prowadzić dyplomacji publicznej? I nawiązuję tu do badań opinii publicznej w Niemczech, gdzie 80% Niemców najchętniej pozbawiłoby Polaków unijnych środków finansowych. Dlaczego? Bo tam pracują media, ośrodki opiniotwórcze i przeciętny Francuz, Holender, Niemiec, który nie był w Polsce, myśli, że po Polsce latają faszyści z kałasznikowami po ulicach, nie mówiąc już o lasach. A wie pani, dlaczego tak myśli? Że kobiety gwałcą na każdym skwerku, a że sędziów się zamyka i wysyła na Sybir. A wy nie prowadzicie żadnej polityki w ramach dyplomacji publicznej. Dlaczego nie weźmiecie dziennikarzy z Europy, ze świata, pytanie, którzy by objechali Polskę, zobaczyliby, na czym polega tutaj codzienne życie, zobaczyliby, na czym polega ten konflikt polityczny, a na czym on nie polega. Co chcecie zrobić, żeby przywrócić Polakom prawdę o Polsce i o Polakach na arenie światowej i europejskiej, bo nie robicie nic. Dziękujemy za pytanie, bardzo prosimy o odpowiedź, a mikrofon przekazujemy dalej. Proszę państwa, więc, bo tutaj i pan Gdula wcześniej tego dotknął, że w Parlamencie Europejskim, w instytucjach europejskich jest zła opinia o obecnie rządzących. Wprawdzie wskaźniki makroekonomiczne mamy rzeczywiście najlepsze w Europie, ale jeżeli chodzi o tę opinię, to rzeczywiście na nią pracują europosłowie. Ale jakby pani mi nie przeszkadzała, teraz ja cierpliwie wysłuchałem pani pytania. Europosłowie właśnie Platformy, Lewicy, często PSL-u. Proszę posłuchać, jak zabierają publicznie głos w jakiejkolwiek debacie. Zawsze to jest atak na rządzących. Tam... I w debatach, w komisjach, i w debatach plenarnych. W dużej mierze ta ilość rezolucji przeciwko Polsce wynika z inspiracji pochodzącej z naszego kraju. Ba, w tych rezolucjach znajdują się teksty wprost przygotowywane w biurach europosłów pochodzących z Polski. I my to musimy odkręcać. Natomiast jeżeli chodzi o opinię Niemców o Polsce, to tak naprawdę na przestrzeni historii ona zawsze była nie najlepsza, bo Niemcy mają świadomość, co zrobili Polakom i że nie tylko nie przeprosili, ale nie wywiązali się z podstawowych obowiązków, których powinni się wywiązać po wojnie. Dlatego najchętniej chcieliby, żeby Polacy nie mieli w ogóle głosu, w ogóle go publicznie nie zabierali, bo zdają sobie sprawę, jaka ogromna odpowiedzialność na nich ciąży w odniesieniu do naszego kraju. Pani tutaj powiedziała ciekawą rzecz, to wybrzmiało, ale jeszcze raz powtórzmy, rzeczywiście były takie badania opinii publicznej w Niemczech i aż 4/5 Niemców, 80%, nie chce, by Polsce przyznano pieniądze.